Mi dam wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagajmy się Megami Tensei Strange Journey. Ostatnio razem dostałem powiedział, że nas wpuści do swojego sanktuarium, z czego mam zamiar skorzystać, jak się tylko da. Mastema, mogę już przejść? Wiem to, że otrzymałeś pozwolenie od mistrza Mastemy, dobrze więc. Możesz wejść do naszego sanktuarium. Żegnaj. Z chęcią skorzystam z możliwości wejścia tu. Zobaczmy. Mogę bez czego już tu wrócić, więc nie jest aż tak źle. Detox Core i rozejrzmy się. Co my tutaj mamy właściwie? Na pewno jakiś animistrzeczek, który mogę nie chcieć się ryzykować się zaglądać, ale i tak to zrobię jak ostatni idiota. Na sens tego, że ktoś tu ma trochę wysoki poziom. To nie powinien z nim walczyć teraz, ale... To by się czepiał do biarki, prawda? Oj. Furcz. Co te moje demony takie słabe? Tak się czasem zastanawiam. Fajnie. Ty atakuj, ty się broń, ty się broń. I ty się broń. Kurczę. Wszyscy blokują. To po co charge na Fan of Hate? Nie wiem. Nie będę kwestionował tej logiki, tak długo jak działa na moją korzyść. Coś to było. Zajmij się tu, prawda? Mistrz Mastema jest tu za ogiem. Bądźcie ostrożni, musieliśmy uruchomić pułapki, aby zapobiec infiltracji przed naszych wrogów. Mam nadzieję, że uda się dotrzeć do mistrza Mastemy bezpiecznie. To nie mogliby, nie wiem, wyłączyć tych pułapek specjalnie dla nas. Coś. Peri. Ja też powinno być okej. Okay. Tak długo jak zabiję Peri, będzie okej, okay, bo ten Mediarcha może być irytujący. No well. Chyba nie jest innym demonem, o ile pamięta się o tym, że ma Hall of Fate, można nas stosunkowo szybko zabijać. A, co ja cały czas mam King Frosta. Wciąż o tym zapominam, w sumie. Chyba idźmy. Się upewnić, czy tutaj nic nie ma, żadnej drzwi? Nie. Czy sprawdzimy najpierw boki. A po boku teraz dwa tipa, czakamak i coś jeszcze. Co to zaraz się przekonamy. Zobaczmy. Jan działa na wszystko całkiem dobrze. A zakresnik tam sobie jest bardzo silny, to już zupełnie inna sprawa. Tak bardzo się też tak na jasno mówiąc. Co to było? Yama Valkyria. Też mogę ją przekonać, żeby dołączyła do mnie. Ja, mogę. Żeby to jeszcze było odpowiednie. Strzałem, ale to nie jest od mistrza Mastemy. Są ludzie, którzy pojmali to demony. Ludzie napady są okrutni. Nie jest jeszcze za późno. Słusznie nawa, pokażemy wam prawdziwą słuszną ścieżkę. To wciąż nie brzmi zbyt zachęcająco. To słusznie nam. Wcześniej mi dobrze się spisał. Wśród tych iluzji nie mogę nawet znaleźć ścieżki naprzód. Nie martw się, nie tylko ty. Tu nic nie ma. Okej. Zobaczmy. No świetnie, chyba już wiem co mieli na myśli mówiąc, że zostawili tej pułapki. I bardzo mi się to nie podoba. Ale nie save point. Aksjota... Czy mogę nie zbawiać? A, jesteś towarzyszem na mojej drodze. Może być, warto z tobą porozmawiać. Wiesz, że nie przybyłem tego miejsca na wakacje.
Mój czas jest bardzo cenny. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. A powiedz, czego żądasz, to szybko. Dołącz do mnie! A jesteśmy jeszcze zbyt niezaznajomieni ze sobą, ale moglibyśmy jeszcze o tym porozmawiać. Przybywasz ze świata ludzi. Musisz mieć coś, czego jesteś dumny w swym domu. To nie jest tak, że nie widzę lepszych cech waszego społeczeństwa. Co naprawdę cieszy cię w twoim rodzinnym kraju? Tak naprawdę nic. Ach, to strasznie nudne. Ciężko uwierzyć, że nie masz nic, czego się cieszysz. To, że nie możesz znaleźć niczego, co uważasz za tego warte, nie jest winą tego świata. Jest to twoją winą. Ale przemyślałem to jeszcze. Kontynuujmy. Bądź moim demonem! O. Powiedziałem, bądź moim demonem! To nie będzie proste. Co i za coś, jak to mówią. Ale jako, że dążymy tą samą ścieżką, nie będę wymagał zbyt wiele. 180 złomaki. Liszczan. Zaoferuję ci coś w zamian. Przysięga, aby służyć jako twój demon, czy nie? Tak, jesteś godzien, abym zaoferował ci swe towarzystwo. Jestem Yamak Sutekutli. Twoi przeciwnicy będą drżeć przed moją potęgą. Niewątpliwie. Mogę się jeszcze upewnić, czy na pewno wszystko w kompendium omawiałem. Znaczy, jestem niemalże pewien, że nie omawiałem. Znaczy, do miniona omawiałem akurat. A, dalej. Xiutekutli jest to bóg ognia w mitologii azteckiej, często przedstawiany jako słup ognia. Wszystkie ognie w piecach były stworzone dzięki niemu. Każdego dnia chleb i likier były mu oferowane. Festiwal Xiutekutliego był dosyć okrutny, ponieważ było wiele ludzkich ofiar, które zostały wrzucone do ognia, a żywcem. No cóż, dla boga ognia to pewnie sprawiedliwe poświęcenie, ale... Nie powiem, że mi się to specjalnie podobało. Sarasvati w mitologii hinduskiej jest towarzyszką Brahmy. Symbolizuje rzekę. Jej imię oznacza ta, która płynie. Jest też boginią muzyki i sztuki. Ma umiejętności w każdej sztuce znanej człowiekowi. O Senri mówiłem. Dalej. Patrzę, Kamaku mówiłem. Kamabuj? Kresnik jest dobrym wampirem, kiedy został pobłogosławiony przez światłość. Jego imię oznacza krzyż. Jego rywalem jest inny słoweński wampir, Kudlak, a ich walka jest nieskończona. Zmieniają się w różne formy zwierzęce, ale ich transformacje mogą zostać... Jego transformacje mogą zostać rozpoznane przez kolor biały. Mówi się, że zło nigdy nie pokona światłości i każda walka kończy się zwycięstwem Kresnika. Ale mimo to walki wciąż trwają, więc to nie jest końca tak, że jednocześnie dobro może wygrać na stałe. A papa, gryfa miałem... Stale Kutlego? Tak. No dobra, to była. No i czurak szasa byli... Ale... Tak. Podobno o Longu nie mówiłem. Jeden z Suling, boskich stworzeń mitologii chińskiej, reprezentuje kierunek wschodni, wiosnę oraz żywioł drewna. Takie drewniane żarciki. O, ja się mówiłem. O Suling chyba też. Balor... King of Smiles, Bazyliszek... Bazyliszek jest to mroczny smok z północnej Afryki.
z oznaczony skrzydłami kanoną. Jego imię oznacza Króla Węży. Zarówno jego oddech, jak i spojrzenie są tak toksyczne, że mogą natychmiast zabić zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Co raczej Bazyliszek się kojarzy jednak z tą naszą wersją, że Bazyliszek to mąż, prawda? A tu widzicie. Aczkolwiek to, że jest on związany z petryfikacją, wciąż jest tutaj zachowane, więc to nie do końca jest tak coś zupełnie innego. Tak, o pisarce mówiłem. No dobra. To chyba wszystko, o czym mogłem wcześniej powiedzieć. A tego nie zrobiłem. Idziemy dalej. Może jeszcze oprócz tego, że z chęcią zobaczę pudię. Na razie nic. Chyba że gimy kale. Ale to tylko tyle. Te słabości na wszystkie żywioły i light. Tak mnie odrzucają mimo wszystko. Koniecznie zaczekać na Titanii na 60. To będę świetny demon do spodziewania. Dobra. Idźmy dalej. Tutaj jest leczenie. Chcecie, że tam mu się SP powoli kończyło. I tak. Tutaj są drzwi. Kto tu jest? Hey Spidey. To też dalej maniałów. Ci, którzy nie mogą poddać się wyższemu wezwaniu, powinni opuścić to miejsce. Brzmi jak chaos. Ty nigdy się nie poddaje wyższym wezwaniom. Dobra, czyli tutaj jest takie przejście. Tutaj są demony, które mogę teoretycznie zautowalkować. Najwyżej będę tego... God damn it! Nie gram tak było zbyt silne w tym przypadku. Dostałem Gogle Vaila. Nie ukrywam, że gram tak jest silny i że... Powinien chyba po prostu... zacząć się na poważnie bać te walki. Ale to już powtarzałem, że w tej grze od pewnego momentu jest stosunkowo łatwo. Ale Sektor Plus to nie jest to miejsce, w którym można to powiedzieć tak naprawdę. A tutaj idziemy. I to chyba jest teleport. Tym teleportem możemy przejść dalej. Co tu będzie? Tak, hej, do. Tym razem w serczu B. Właśnie nie ma leczenia, to już nie stanowi wielkiego zagrożenia. Jest podatny na ogień, zawsze to coś. I w pełni go przeanalizowałem. No nie, to kresnika w pełni przeanalizowałem. Jezu. Ogarnij się. Drzwi. Ty, który dzielisz nasze ideały. Wejdź proszę. Okej. Okay. Magic incense. Coś jeszcze tu jest? Poza tym, że jakiś nieznany demon. O, fajnie, mafia, daj, mafia, tutaj. Hej, też poza tym nagram. Masz jeden z tym pasku było trochę zbyteczne. Ale mam po prostu daj, powinno też do zbicia. Albo i nie. A to już jak najbardziej. To były raptory Anzu. Nic specjalnie się tak. Przynajmniej o tyle dobrze. Megama, to dwie. Też nie zostanę. Aha. A, czyli ten teleport mi tu wywali. Dobra, przynajmniej na razie wiem gdzie iść. Jeszcze. Naprawdę chodzi czasami. Chcę po prostu poandużywać trochę autowalki, ale wiem, że to już nie ten moment, że mogę. A, racja. Jezu. Oni blokują. Goddammit. To był błąd. To był błąd. To był wielki błąd.
Chodź, jedą. Gdzie idę? Nie, czy gdzieś nie pomijam drzwi ukrytych. Mam nadzieję, że nie. Będę tak przesadzony, jeśli już. Aha. Tutaj jest platforma. A z raptorami na ogół nie można było rozmawiać. A, platforma z serwatii. Tylko po to, żeby jak najszybciej skończyć tę walkę. Platforma! Ej, Sigrusaj. Coś tu jest? Drzwi. A zerwałem i skrzynka. Macham astronami. Nie wspominałem. Pewnie robiłem to już wielokrotnie. Ale nie robię nic napili w tej grze. Wiedziałem. A, są rzeczy mniej bardziej przewidywalne, ale to była jedna z tych... ...które były zbyt oczywiste. Jakie umiejętności ma Anzu? Nie dowiem się. No nic. Przynajmniej tutaj teleportowanie są jeszcze aż tak zaprowadzone. Więc nie jest aż tak źle. No wiesz, mi będzie gorzej jeszcze w tej grze. Walczę. No najlepiej kresnik właściwie. Fizycznie. Takim zwykłym fizycznym. A za 80 nie jest. To powinien wystarczyć. I tak w istocie będzie. O, nie ma Zjodain. I super, nie gada. Wiedziałem. Ach, sobie. Nie każdy czy są zbyt przewidywalne. Lądujemy tu, idziemy pierwszym i tutaj w drugim. Tędy. A, znowu. Jest to dobry sposób na to, żeby unikać walk, których w tym momencie nie chcę walczyć, ale jednocześnie świetny sposób, żeby już stracić całą tonę ekstra. Nie mogę pozwolić nikomu przejść. Słyszałem głos naszego pana. Był nie wydać nawet szego... czysto. Teraz jeszcze nie czas, aby tędy przejść. Po tym jak wszystko się skończy, jeżeli syn czuje, czy wciąż będzie kontynuował podróż, wtedy pozwól mu przejść bez słowa. Kiedy ten czas nadejdzie, nie znajdziesz mnie tu. No znaczy to mniej więcej tyle, że musimy przejść w drugim kursie. A wcześniej nie możemy tutaj zajrzeć po prostu nic. Walkirie! Słyszałem, że mogę porozmawiać z Walkiriami. O, mamo, wygląda to, że będziemy rozmawiać się... Będziemy dogadywać się świetnie. Oczekuję żywej konwersacji z tobą. Na co się patrzysz? Może myślisz, że twoja matka to zakrywa, ale jest w stanie stwierdzić. Patrzyłeś na mnie swoimi lubieżnymi oczami, czy nie? Może? Ach, nie możesz się zaskoczyć, czy nie? Ale cisza nawet ci pasuje. Ciekawi mnie, jak dobre są twoje umiejętności, jak daleko może posunąć się ludzkie ciało? Ale zwykła próba siły albo magii jest zbyt oczywista. Może wyzwanie szybkości? Jestem kiepsko, ale spróbuję. Nie wierzę, ale jesteś szybszy ode mnie. No. Twoje umiejętności są takie, jakich byś się spodziewałam po kimś, kto wtargnął na tę ziemię. Ale tak czy jak jesteś całkiem niezły w interesowaniu kobiet. Może często dotrzymujesz im towarzystwa, albo masz świetnie wyrobiony instynkt. A tak czy jak, naprawdę mi się spodobałeś. To specjalny podarunek dla ciebie. O co ja bym bez tego zrobił? God damn it!
To nie jest to, co chciałem uzyskać. A, drzwi. Palma. Coś jest. Ludzie są niedoskonali, ale nie traćcie nadziei. Tak długo jak wasza dusza jest czysta, niebo powita was. Stajecie się istotami mocnymi światłem, tak jak my. Pytanie, czy na pewno tego chcemy? Czy czujesz pewną niepewność wobec niestabilnych rzeczy? Stabilność daje ludziom pokój i skupienie. Wszyscy, którzy żyją, pragną stabilności. Stwórzmy więc świat, który ceni sobie stabilność i balans. Równowagę. A papa, Alzusa zwati. Ja to walka! Jedyne, co mi naprawdę w tych walkach konkretnie grozi, to chyba z Jodain. A gdzie nas przenieść? Dobra. A, tędy czy tędy? Tędy. Kolejne walki nie, może tym razem uda mi się przekonać kogoś, żeby nam nie dołączyła. Albo i nie, bo jest pełnia. God damn it. Cały misterny plan poszedł. Ach, razu. Nie wiem, że powiem, że one są odporne na ataki fizyczne, więc nie chcę ryzykować. Ale to podatne ogień. Doskonale. No cóż. Chole na pewno. A co jest za tymi drzwiami? Za tymi drzwiami jest pokój. A w pokoju? Dobra, bo też załadować. To czy Zenin, Shinji. Witaj, Mastemo. Co sądzicie o naszej świętej fotece? Zbieramy tutaj naszą moc. I wygląda to, że chcecie ze mną o czymś porozmawiać. Wiem, że dopiero co przybyłam pomoc, ale wygląda to, że możemy znowu jej potrzebować. Mamy kolejny okrutny problem. Tym razem nie z demonami, z ludźmi. A, bo taki tam człowiek oszalał i stwierdził, że on tu jest panem i władcą. A, rządza, aby sprawić, żeby wszystko było twoje. Ach, tak kończą ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie leży ich miejsce. Upili się swoją wolnością, zatracając całe dobro, które mieli w sercach, postawiając tylko złą powłokę. Zenin, chcesz okazać łaskę tym głupim stworzeniem, czy nie? Dobrze więc. Jest możliwe, aby zobaczyli swe błędy i skierowali się w stronę Boga. Ale jak? Głosem anioła trzeba zaśpiewać hymn. Anielski hymn? Anielskie pieśni kierowały synów człowieczych od starożytnych czasów. Kierownictwo posłańców przekracza wszelkie ziemskie pokusy. Ale zlatujesz wszystkich swoim głosem, Mastemo? Niestety, mój głos nie ma już mocy, aby wpływać na serce ludzkie. Czas się zmieniły, a ze z nimi serce ludzkie. Mój hymn nie niesie już ze sobą żadnego przesłania. To samo te trzy aniołów, które są tutaj. Serce ludzkie opiera się im ich kierownictwu. Ale nie bój się. Pomimo, że potęga mojej pieśni została stracona, mam jeszcze inne moce. Na przykład takie, aby zmienić ludzi w anioły. To mi się strasznie nie podoba. Ofiarować moc ludziom, zmieniając ich i zapraszając ich do grupy niebiańskiej. Zostało to ofiarowane mi, Mastemie, liderowi jego armii. Pod protekcją tej mocy. Możecie stać się sami aniołami, synowie ludzcy. Możemy stać się aniołami? Och, to brzmi strasznie niepokojąco. Nie jest to nieznane w historii ludzkości, że ci, którzy
miejsca na stowarzyszeniu łami. W wielu wypadkach ludzie otrzymywali znacznie większą moc niż inne anioły. Pięść ludzi cieszy go, cieszy pana i ma moc odrzucania zła. Jeżeli staniesz się aniołem, na pewno będziesz miała potęgę pieśni, a nawet i większą. Wstąpić w kręgi anielskie to największy zaszczyt, jakiego może dostąpić człowiek. Smutek nie do zagaszenia, niekończące się wątpliwości. W ten sposób można rozwiązać wiele problemów człowieka. Potęga aniołów? Może zabrać mój smutek? Oczywiście nie wszyscy mogą wytrzymać taką przemianę. Jeżeli jakiś heretyk czy inna niewierząca osoba spróbuje przejść przez ten proces, moja moc będzie niczym ogień oczyszczenia i spali tego złoczyńcę, który to stoi. Wtedy ten, który stanie się aniołem, będzie kroczył inną ścieżką niż ludzie. Jeżeli wy bylibyście w stanie wrócić na ziemię... Cóż, chcę, żebyście przemyśleli swoją decyzję. Czy mogę ci prosić o opinię? O, na mnie nie idź. Ja stanę się aniołem. Kurcze, to było takie nie do przewidzenia. Nie ma dzisiaj kary. Chodzi tylko o to, że... Ja w tej chwili żadnej mocy, więc... Miałem pewne wątpliwości odnośnie Schwarzwald po ich czasie. Nawet jeżeli wrócimy na Ziemię. Nawet jeżeli znajdziemy metodę zniszczenia Schwarzwald. Czy ludzie na Ziemi zostaną uratowani? Nawet bez Schwarzwald ludzie mogą sami się zniszczyć. Nasz gatunek wymrze. Teraz mam szansę, aby otrzymać moc, która naprawi nasze błędy i poprowadzi ludzi. Nie chodzi tylko o to, aby powstrzymać ekipę Jacka. Chcę pomóc całej ludzkości. Zenin, widzę twoje postanowienie. Tak, panie. Twój osąd był słuszny. Dusza Zenin zostanie odrodzona jako anioł zbawienia. Zenin, przybądź do mnie. Kari? Demony sprawiły, że nasza głupota została wyjawniona tutaj, Schwarzwald. Co najgorsze, to to, że nawet nie musieli kłamać. Pokazali nam tylko naszą prawdziwą twarz. Katastrofa, którą chcą spowalić na nas demony, to coś, co zrodziło się z samej ludzkości. Ale to nie jest tak, że ludzkość nie jest godna zbawienia. Wciąż tkwi to w nas, jeżeli zechcemy. Będziemy w stanie wspiąć się na najwyższe szczyty. Idę, Kali. Och, tak. Proszę, Zenin, zamknij swoje oczy i umieść mój palec na swojej brwi. Jezu, moje oczy, nie! Spala mnie! Nadejście nowego apostoła. O tak! Dokładnie tego potrzebowałem! Anielska Zenin. Jak się czuję, Zenin? Zapewne niebiańsko! Jakby spoczywał na tym jakiś anioł! Zabijcie mnie. Czuję się odnowiona i muszę ci za to podziękować, Mastemo. Stanę się światłem, które skieruje ludzi na lepszą drogę, jak również te skażone ziemie. Będziesz od tej pory prowadzić synów ludzi. Nasz pan musi być naprawdę zadowolony, podziwiając narodziny anioła takiego jak ty. Cóż, Ikari, co sądzisz o moim odrodzeniu? Cóż. Jest okej? Widzę, że nie traktujesz mnie inaczej. Zostałam zezwolona na nowo, ale nie zapomniałam o swoich obowiązkach.
Udajemy się więc tam, gdzie czeka, ekipa czeka. Och, tak! To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Noc! No kurczę, a co to? Dobra, wracajmy, to wracajmy. Ale wrócimy tam już w następnym odcinku i kiedy to zobaczymy, co Zeni jest w stanie zrobić z ekipą Jacka. Do tego czasu, trzymaj się ciepło. Cześć.